Cześć, z tej strony Zuza, a to jest moja szuflada i czas na kolejną odsłonę serii Książka versus Film. Tym razem Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Moi drodzy, historii Harry'ego Pottera chyba nikomu nie muszę przedstawiać, no chyba, że żyliście ostatnie 20 lat w jakiejś jaskini bez dostępu do kultury w formie książki, gry, filmu i w ogóle internetu, no to na pewno słyszeliście o przygodach młodego czarodzieja, dlatego w tym filmie wyjątkowo nie skupię się na opowiadaniu fabuły książki, tylko raczej skupię się na tym, jak wypadła adaptacja na tle książki, której każdy z nas, którą każdy z nas zna, a przynajmniej słyszał, a jak nie zna, to niech lepiej się weźmie za czytanie. Jeżeli kiedykolwiek wiele zależało od tego, jak pójdzie danemu filmowi w kontekście całej serii, to z całą pewnością jest to adaptacja pierwszej części Harry'ego Pottera. Książka znajduje się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o wszystkie książki z całej serii, ale również film. Jeżeli chodzi o moje personalne zestawienia, znajduje się na podium. Słuchajcie, tutaj była bardzo trudna sprawa, ponieważ mamy bardzo silny materiał źródłowy. Mamy historię młodego czarodzieja, do której przywiązane są naprawdę miliony osób. No i mamy bardzo skomplikowany świat magii, który trzeba przenieść na ekran. I mamy też wczesne lata 2000, gdzie technologia CGI jest dobra, ale no nie wszystkie aspekty rzeczywiście oddaje tak jak mogłoby to wyglądać. Mimo tego ja uważam, że film jest całkiem jedną z lepszych adaptacji w całej serii. Z kilku powodów. Po pierwsze, książka ma około 300 stron, co w przełożeniu na 2,5 godziny filmu oznacza, że niewiele z niej zostało wycięte. Oczywiście kilka aspektów fabułowych zostało zmienione. Nie mamy między innymi postaci Irytka, nie mamy sceny z bratem Rona, Charlim, kiedy oddajemy smoka w lepsze ręce. Kilka scen zostało zmienionych, troszeczkę wycięto za bardzo Neville'a, jeżeli o mnie chodzi, bo on się tutaj troszeczkę częściej pojawia niż w filmie. Niemniej jednak wszystkie zmiany, które zostały tutaj wprowadzone, nie umniejszają przesłaniu i wątkom tym, jakie się pojawiły. Co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że zmiany, które zostały wprowadzone, nadal pozwoliły na to, żeby widz, zarówno jak i czytelnik, dostał mniej więcej podobną historię. Oczywiście książka zawiera więcej, tak jest zawsze, no słuchajcie, tutaj nie będę się powtarzać po raz setny, natomiast uważam, że w tym filmie zostało podjęte bardzo dużo dobrych wyborów. Przede wszystkim casting. Poza trójką, główną trójką naszych bohaterów, Harry, Hermiona, Ron, którzy naprawdę zostali dobrani bardzo dobrze, no to tutaj szczególne uwzględnienie, jeżeli chodzi o postacie Hagrida, Minervy McGonagall oraz Snape'a, ponieważ tutaj no, casting był naprawdę niesamowity i szczerze mówiąc, z tymi wiadomościami nadchodzącymi o nowym serialu, który ma produkować HBO, no to czeka ich tam naprawdę niełatwy orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o zastąpienie tych osób. No ale wróćmy do głównego tematu. Słuchajcie, bardzo uważam, że Chris Columbus, czyli reżyser tego filmu na podstawie książki,
No rzeczywiście, naprawdę postarał się i był bardzo, na tyle na ile to było możliwe, wierny materiałowi źródłowemu. Co mogło mi się nie podobać i co uważam, że jest największą piętą achillesową filmu, no to jest pokazanie Quidditcha. Ta scena w pierwszym filmie jest jedną z niewielu, które naprawdę bardzo słabo się starzeje, ponieważ widać po prostu, jak wiele ingerencji komputerowej tam się pojawiło i no, wygląda to po prostu jak wycinek z gry komputerowej słabej jakości, takiej właśnie na początku lat 2000, a niekoniecznie jak o fragment większej całości filmu. I rzeczywiście też sam reżyser wspomina w wywiadach, że gdyby mógł spędzić jeszcze więcej czasu wtedy nad tą sekwencją, to by to zrobił i nie byłby to głupi pomysł. My oczywiście już teraz wszyscy chyba oglądamy te filmy z pewną dozą nostalgii, która pozwala nam przymknąć oko na niektóre niedociągnięcia, natomiast rzeczywiście Quidditch tutaj widać jest, no jest po prostu nie najlepiej zrobiony. Do tego, mimo tego, że teoretycznie tam miał być według zasad jak w książce, no to kilka fauli, jawnych fauli w tej scenie zostało przepuszczonych. Także, no powiedzmy, że to by była ta pięta Achillesowa, czyli Quidditch i po prostu wtedy mam wrażenie, brak możliwości na to, żeby zrobić to o wiele lepiej. Także tutaj widzę największy problem, jeżeli chodzi o starzenie się tego filmu. Ale uważam, że generalnie rzecz biorąc, historia została przedstawiona naprawdę bardzo dobrze. Szczególnie sceny na ulicy Pokątnej, sam początek filmu też. Tam wiele się zmian zadziało, natomiast wszystko, cała kwintesencja została przekazana. Jedyne co rzeczywiście pamiętam, co nie bardzo mi pasowało, to w momencie, kiedy już jesteśmy w kulminacji filmu, czyli przechodzimy przez te drzwi w podłodze, trójgłowy pies i tak dalej, to tam tych zadań było troszeczkę więcej do wypełnienia niż widzimy w filmie. I to pamiętam, że rzeczywiście kiedy oglądałam pierwszy raz film po przeczytaniu książki, bo w przypadku pierwszej części to najpierw widziałam film, potem czytałam książkę, potem widziałam film znowu, to pamiętam, że to była taka rzecz, która rzeczywiście, no troszeczkę mi jej brakowało, szczególnie te zadania, które się pojawia tuż po szachownicy, czyli w momencie, kiedy pojawiamy się tam eliksiry do wyboru i jest to zadanie logika, a nie na magię. To było, wydaje mi się, bardzo ciekawym wątkiem w książce, który rzeczywiście tutaj troszeczkę nie został pokazany. On miał pokazać tyle, że mimo wszystkich magicznych zdolności, wszystkich aspektów magii w tym świecie, ważny jest też ludzki spryt, logika i inteligencja tak naprawdę. Także to była dla mnie ważna scena, ale no rzeczywiście można się zgodzić, że dobra, okej, niech będzie, nie ma jej, nic wielkiego się nie stało. I tutaj, jeżeli chodzi o książkę, to jest na pewno książka, która mogła być tyćkę dłuższa, szczerze mówiąc. Natomiast jest to debiut, więc przy debiutach raczej długość nie jest wskazana. Bardzo mi się podoba to wprowadzenie zarówno w książce, jak i w filmie do świata magii, co oznacza, że mamy te zasady, jakimi świat magii się posługuje, dosyć jasno wyjaśnione w obu mediach, i na papierze, i na ekranie. Mniej więcej wiemy, co się tam w tym świecie magicznym dzieje, o co
chodzi z tymi miotłami, o co chodzi z eliksirami, jakie są prawa, że nie można niepełnoletnim czarodziejom czarować, że żyjemy jako dwie oddzielne społeczności. To jest naprawdę bardzo dobrze tutaj zrobione i sukces tej adaptacji no pozwolił tak naprawdę całej serii się rozwinąć. No słuchajcie, pierwszy film to było być albo nie być Harry'ego Pottera na wielkim ekranie. No i zostało to zrealizowane bardzo dobrze. Widać też, że nie było oszczędzane. I to się cieszę, że rzeczywiście została poceniona, znaczy poczyniona taka inwestycja w ten film, ponieważ no naprawdę niektóre... Niektóre scenografie są niesamowite. Ja też w tym roku byłam w, powiedzmy, Muzeum Harry'ego Pottera, gdzie można było zobaczyć w ogóle rekwizyty z filmu. I rzeczywiście detal, do jakiego taki standard tak naprawdę, jeżeli chodzi o szczegółowość rekwizytów wykonywanych dla tych filmów, no naprawdę trzeba podziwiać i trzeba doceniać. I działo się to już od pierwszego filmu. Także tutaj naprawdę nie mam zbyt wiele do zarzucenia. Poza tym właśnie sfilmowaniem Quidditcha, bo to moim zdaniem troszeczkę nie wyszło. W ogóle że uważam, że w całej serii filmów Quidditch został troszeczkę gorzej potraktowany niż powinien, bo pojawia się go na moje zbyt mało. Te sceny, szczególnie wymazanie sceny, ale to już w czwartej części, ale to już będziemy rozmawiać przy innym filmiku. Ta książka uważam, że została zaadoptowana naprawdę bardzo dobrze. Tak, są różnice. Snape powinien być młodszy, ale z drugiej strony nie ma nikogo innego na tym świecie poza Alanem Rickmanem, kto by się bardziej do tej roli nadawał. Tak, są zmiany fabułowe, ale wszystkie wątki się ze sobą łączą i dostajemy ten sam morał, tę samą historię młodego czarodzieja. I to by były moje przemyślenia, jeżeli chodzi o kamień filozoficzny, o książka versus film. No oczywiście wypadałoby, żebym powiedziała, co jest lepsze. No lepsza jest książka. Wydaje mi się, że w tej serii zawsze wygrywa książka. Ale dowiemy się też. Natomiast jeżeli chodzi o moje te osobiste rankingi, to i w książkę, i film u mnie są na trzecim miejscu w całej serii. Także naprawdę bardzo wyrównany poziom i pomiędzy książką oraz pomiędzy filmem. Naprawdę uważam, że jeżeli chodzi o wszystkie początki serii filmowych, takich właśnie jak na przykład Władca Pierścieni, jak na przykład Igrzyska Śmierci w podobnym gatunku, no to Harry Potter wydaje mi się najlepiej. Wydaje mi się, że dostarcza najwięcej emocji i najbardziej zachęca do tego, żeby kontynuować tą podróż filmową oraz książkową razem właśnie z naszym głównym bohaterem. No, także mam nadzieję, że tutaj, prawda, fani Władcy Pierścieni, fani Igrzysk Śmierci trochę mi wybaczą. No ale co mogę powiedzieć, jeżeli moim zdaniem to jest najlepszy początek serii? No chyba nic więcej, więc ode mnie to tyle. Jak zwykle, nie o zakończenia. Narka!